Siemano, z tej strony Mateusz. W dzisiejszym filmie chciałem się z wami pośmiać z gwiazd Hollywood i ich cudownych treningów. Wyobraźcie sobie tą całą magiczną historię, tą całą otoczkę. Dostajesz film, w którym musisz odegrać największego badassa, największego bad boya w całym wszechświecie. Musisz odegrać wyżyłowanego, napakowanego jakiegoś tam, nie wiem, Spartanina, amerykańskiego snajpera, jakiegoś tam innego kozaka, Rambo. Więc musisz znaleźć cudowną metodę, tajny trening, żeby wyglądać jak Spartanin, musisz trenować jak Spartanin, musisz przez 20 lat jechać do lasu, trenować tajnymi metodami, nie? To się wtedy fajnie klika. Dostałem dwa różne artykuły, które będziecie mogli przeczytać sobie w opisie tego filmu. Pierwszy odnosi się, jest to polski artykuł, odnosi się do treningu właśnie Spartanina. Drugi jest Steenation, czyli jak wiadomo, tam strony, która również lubi pisać bajki, odnosi się do treningu amerykańskiego snajpera, który odgrywał rolę Chrisa Kyla. W sumie tak naprawdę to książka była fajna, film również był fajny na podstawie tej książki, ale treningi, które, no oczywiście wiecie, jeśli taki typek odegrał jakąś swoją rolę, jakiegoś takiego hollywoodowego macho, to musi pokazać wszystkim całą otoczkę, jak to wyglądało, czyli nie opowiada kompletnie o sterydach, jakie brał, nie opowiada kompletnie o tym, że trenował prawdopodobnie jakimś tam pierwszym, lepszym planem z siłowni, no ale żeby to się klikało, to ludzie muszą, wiecie, wyszukać sobie artykuł na jakiejś znanej stronie, na przykład na tych Teenation Men's Healthach, czyli tajemniczy, cudowny trening amerykańskiego snajpera, czy też Spartanina. I teraz chciałem wam pokazać, jak wygląda właśnie taki trening. Przykładowo mamy tutaj trening Steenation amerykańskiego snajpera. Co widzimy na pierwszej stronie? Rzuca nam się dokładnie rozpisany program suplementacyjny. Mamy cudowne nazwy suplementów, oczywiście sponsorowanych, znaczy no wiadomo, jeśli jakaś tam firma chce zarobić, to mówi, zróbcie artykuł taki i taki, mówcie, że amerykański snajper używa moich cudownych suplementów. Z kodem rabatowym lek około 10%. No i co? I widzicie cudownie rozpisany program suplementacyjny jako numer 1, czyli już się zapala pewna lampka. Jeśli chcesz wyglądać jak amerykański snajper, musisz brać 10 razy 10 różnych suplementów na spalanie tłuszczu, na wzrost masy mięśniowej i później ludzie zadają mi pytania na fanpage'u, ej, który spalacz tłuszczu wybrać? No żaden. Później, co mamy dalej? Mamy tajemniczy program rozpisany. On jest rozłożony na kilkanaście, powiedzmy, treningów w tygodniu. No to wiadomo, jeśli ktoś był takim pierwszym, lepszym ziomkiem, nie trenował, zaczął trenować nagle milion razy w tygodniu, dosyć... Ten trening akurat nie jest głupi. No, jest po prostu tak ułożony, tak, a nie inaczej. Jest po prostu parę sesji rozdzielonych na sesję poranną, sesję popołudniową. Jak widzicie, te ćwiczenia nie są jakieś mega głupie. Są tam różnego rodzaju wiosłowania, jakieś tam martwe ciągi, inne rzeczy, które mają za zadanie po prostu no, zrobić jakąś tam masę mięśniową. No i teraz pytanie, ile czasu aktor ma na przygotowanie się do danej roli? No czy powiedzmy ma 5 lat, 16 lat stażu, tak? No, no raczej wątpię, nie? Więc jeśli nie możesz czegoś osiągnąć przez 5 lat ćwicząc naturalnie, to tym bardziej nie osiągniesz tego w 2 tygodnie czy tam 2 miesiące ćwicząc do jakiejś roli. Więc wiecie, aktor, który chce przejść na tajemniczy plan, który dobuduje mu największą możliwą ilość największą ilość masy mięśniowej, jaka jest możliwa do zrobienia przez człowieka w 2 tygodnie, no to już wreszcie zapala się lampka, że coś jest nie tak. No i niestety muszę wam tutaj powiedzieć, że główną rolę w przygotowaniach większości aktorów z Hollywood do roli albo super dociętej, albo jakiegoś tam, nie wiem, super muskularnego kolesia, są po prostu horrendalnie wysokie dawki sterydów anabolicznych, które no generalnie są nielegalne, ale w Hollywood jest wszystko legalne. Więc jeśli ktoś zresztą na przykład odnośnie amerykańskiego snajpera. No nie pamiętam nazwiska tego typa, no ale spójrzcie, jak on wyglądał grając w Cats Vegas i spójrzcie, jak wyglądał parę lat później grając tego amerykańskiego snajpera. No jak widzicie, no pomyślcie sobie, zwyczajny, przeciętny człowiek odkrył jeden dziwny trik, tajemniczy plan z kosmosu zaprojektowany przez Navy Seals i nagle w ciągu miesiąca został takim kozakiem, nie? No nie do końca. Jeśli chcesz być amerykańskim snajperem z Navy Seals i mieć 20 lat doświadczenia w wojsku, to musisz iść na 20 lat do wojska amerykańskiego, nie takiego zwykłego, tylko musisz... Czytaliście kiedyś, jak wyglądają przygotowania, jak wyglądają testy sprawnościowe w Navy Seals? No ja czytałem parę takich książek, no i naprawdę chce się płakać, jak się to czyta. Wiecie, tarzanie się po piasku, wrzucanie, taplanie się w lodowatej wodzie, duszenie się, topienie się pod wodą, nie mówiąc już o kilkudziesięciu kilometrach dzień w dzień przez ileś tam lat, nie? No, jeśli robisz plan na siłowni, nawet jeśli to są 2 treningi dziennie, to jeśli robisz tylko te parę ćwiczeń dziennie, to zobaczcie, mamy kolesia, który robi tam jeden trening
tam powiedzmy 5 treningów czy 7 treningów tygodniowo na zwyczajnej siłowni, katując bicepsika. Nawet jeśli to są ćwiczenia złożone, to jak on ma wyglądać jak typ, który 20 lat spędził na przerzucaniu żelastwa, noszeniu ciężkiego 20-kilowego plecaka, w którym w ogóle jest taka historia, że jeśli ktoś tam nie miał określonej wagi, bo na przykład było, jutro biegniemy na jakiś tam dystans, macie mieć załadowane ciężar, załadowane plecaki na przykład 20 kilo i ten plecak trafia na wagę. Jeśli na wadze nie ma 20 kilo, to ten plecak dociążające głami, nie? No ale to jest amerykańskie, znaczy wiadomo, prawdopodobnie też te wszystkie książki też są nieco tam przybajerowane. Ale spójrzmy teraz, jak wygląda plan Spartanina, 300 Spartan. Czyli chcesz wyglądać jak koleś, który prawdopodobnie był niedożywiony, prawdopodobnie nie wiedział zbytnio nic na temat budowania masy mięśniowej, spalania tłuszczu, bycia silniejszym w kwestii takich bardziej naukowych. No bo, no wiecie, jeśli chcecie postawić dom, to czy będziecie stosować metody starożytnych Egipcjan, którzy stawiali piramidy 5000 lat temu, czy stosujecie nowoczesne metody? No raczej nowoczesne, więc jeśli chcecie lepiej wyglądać, więcej dźwigać, być bardziej docięci, umięśnieni, to raczej nie zastosujecie metod, które stosowali Spartanie tam, nie wiem, 3000 lat temu, tylko zastosujecie metody, które są no, bardziej bliżej współczesnych. I wiecie, niby mówi się, że o, Spartanie byli tacy docięci, super, nawet widziałeś kiedykolwiek jakiegoś Spartanina? No ja nie widziałem, nie było wtedy zdjęć. Można sobie wyrzeźbić co się chce. No taki był ideał piękna. Fajnie, że ideał piękna to był ktoś umięśniony i docięty, zamiast taki kasztan jak dzisiaj, jakiś tam wychudzony pedałek, nie? Więc to inna sprawa. No ale jeśli weźmiecie pod uwagę to, że w tamtych czasach no, generalnie wszyscy byli niedożywieni, to oni musieli mieć sześciopaki, bo byli niedożywieni, mieli mało tłuszczu. A czy mieli dużo masy mięśniowej, jak ci te typy na filmach? Prawdopodobnie nie. Ale tutaj zobaczcie na trening tego Spartanina. No generalnie beka, jak się to czyta, no po prostu patrzysz i o czym nie dowierzasz. Masz typa, który robi ci tylko i wyłącznie crossfit. Crossfit dobudowany jakąś tam cudowną ideologią, że to jest trening prawdziwego Spartanina, musisz być mega wytrzymały. Przeczytajcie sobie ten artykuł, to możecie wyłapać różne takie psychologiczne smaczki, gdzie zachęcają was do jakiejś tam nie poddawaj się, wola walki, coś tam rzuć papierosy, bo to niezdrowe i przy okazji przejść na crossfit. No mamy tutaj trening, na którym robimy tam 25 podciągnięć, 50 powtórzeń martwego ciągu na jakiś tam ciężarze rzędu 60 kg, czyli nic tam specjalnie imponującego. W sumie nawet mam tutaj ze sobą laptopa, mogę nawet odpalić ten artykuł. O, no jakieś tam skoki na podest, widzę pompki. No nie jest to rzecz jakaś mega super imponująca. No jeśli w kwestii programowania treningu, nie? Ale jeśli dośpiewacie sobie do tego taką opowiastkę, że jeśli będziecie trenować tak hardkorowo, zawzięcie, intensywnie, wytrzymałościowo, to zrobicie taką formę jak taki typek. No nie, no on zrobił tą formę na sterydach anabolicznych prawdopodobnie, no na pewno na sterydach, no nie ma co się czarować, że trening crossfitowy robiony przez 2 miesiące zamieni was w greckiego boga, no co najwyżej może was w Buddę zamienić, zalane świnie. No niestety, czyli po pierwsze, jeśli chcesz zostać mega dociętym aktorem, to prawdopodobnie musisz poświęcić trochę więcej czasu ze swojego życia, prawdopodobnie musisz mieć cały sztab ludzi, lekarzy i tak dalej, którzy zadbają o to, że będziesz miał dobry cykl rozpisany i przede wszystkim musisz umieć bajerować ludzi, że jesteś jakimś tam, nie wiem, kozakiem. No i na koniec przede wszystkim pytanie, czy naprawdę oni, bo te treningi były takie w miarę akurat u tego Spartanina, one były takie mega wytrzymałościowe i teraz pytanie, czy podczas sceny, która, wiecie, jest kręcona milion razy, trzeba mieć jakąś wytrzymałość. Oczywiście trzeba, nie można być spasioną świnią bez wytrzymałości, bez żadnej bazy wytrzymałościowej, żeby nagrywać cały dzień jakieś tam sceny walki. Nawet jeśli tam ma dublerów, nawet jeśli ma, powiedzmy, jakieś tam przerwy, nawet jeśli, wiecie, jak ja nagrywam film, mogę sobie zrobić cięcie teraz, tutaj jestem, zaraz jestem tutaj, teraz jestem tutaj i wiecie, robię takie cięcia, mogę nie mówić nic, nawet mogę sobie, nie wiem, dać tutaj, mogę sobie przyczepić tutaj telefon, na którym mam wszystkie notatki napisane, tylko że wtedy, wiecie, to nie byłoby zbytnio naturalne, ponieważ no ale wiecie, to jest właśnie różnica pomiędzy nagrywaniem filmu, takiego jak ja nagrywam dla was, może być milion powtórzeń, może być milion niedoróbek, ja przykładowo mogę się pomylić milion razy mówiąc to i tak to zrobię cięcie, a później widzicie na dynamicznym filmie, jak oni się tam okładają mieczami, że niby tak się męczą, wiesz, wiecie, tam pot i spływa, no to nie jest pot, tylko po prostu, wiecie, no opryskali ich wodą, że niby oni są tacy zmęczeni, no ale nie muszę wam o tym mówić, bo przecież doskonale o tym wiecie. Oczywiście, jeśli ktoś pracuje fizycznie na tym planie, no
to musi mieć jakąś bazę wytrzymałościową, którą sobie fajnie zrobił, ćwicząc te wszystkie przykładowo te pompki razy 50, podciągania, jakieś tam skoki na podest. No tylko pytanie, wiecie, jak to jest z tymi challenge'ami pompkowymi, ile takich pompek jest dokładnych. Ale nieważne, nie będę o tym gadał. Także, no o czym jest ten film? O tym, że jeśli będziecie naśladować metody jakichś tam tajnych naukowców, którzy mówią wam, że aktorzy muszą się przygotować do swoich ról trenując tajemnymi metodami z Men's Health'a czy Steenation, stosując milion suplementów, które całkiem przypadkowo możecie kupić tutaj. Kurde, nie widziałem tego. Dobra, to by było tyle na dzisiaj. Jeśli się podobało, łapa w górę. Dzięki za podesłanie mi tych artykułów na moim fanpage'u Skład Centymilk na Facebooku. Pozdro. Shit, better get lit when I give you that fire light up with mad visions. I'm talking mad visions. This, that. Shit, better get lit when I give you that fire light up.